A jak to się zaczęło? Co pani jako pierwsze zaczęła robić? Maseczki, prawda? Tak, ale jeszcze wcześniej do puszek kładłam pieniążki na orkiestrę. To już od początku pomagałam. A Maseczki? maseczki to dlatego robiłam, bo mnie przeraziło to, że tak dużo ludzi umiera. A maseczek nie było. A ja miałam na tyle materiału, że mogłam przekazać to wszystko za darmo do przychodni, do szpitali. I byłam szczęśliwa, że przyjmowali. Potem co było? Potem papcie czy poduszka? Tak, to też poszło na tą orkiestrę. I, a na koniec to z poducha w kształcie serca z napisem obustronnie haftowana. Na jednej stronie miej serce i kochaj sercem, a na drugiej stronie 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w tym roku co pani przygotowała? No, na ten rok poszły babcie i torba na zakupy. Ale to już w Warszawie są, tak? Dostała pani też podziękowania. Jurek dziękował pani listę. Mam tych pamiątek, przechowałam tego. Mam tych pamiątek dużo. Spodziewa się pani na urodziny, że Jurek przyjedzie do pani? Kto? Jurek Owsiak na setne No urodziny. właśnie, żeby tylko chciał, To trzeba go żeby tylko. zaprosić. Babcia, Tak. powiedz, że serdecznie zapraszasz Jurka na swoje urodziny. Powiedz No, to panu. no właśnie. Bardzo bym prosiła, żeby tylko zdecydowali się odwiedzić mnie na te urodziny, przyjechać. Cieszyłabym się bardzo. Przedtem tak to wszystko obserwowałam i zanotowałam sobie pamiątki, zostawiłam podziękowania, różne podziękowania. Ale jeszcze może troszkę pożartuję. Żartem powiem, że niektórzy mówią, że ja mam kompleks niższości, a to chyba dlatego, że jestem altruistka. Nic dla siebie, wszystko dla kogoś. Nie tylko tam poszło. Te kapcie to ja już szyłam od dawna. Poszły do Anglii. I do Włoch poszły prezencie, wszystko rozdawałam. A dlaczego pani pomaga? Dlaczego pani robi na orkiestrę? Dlaczego pani pomaga? No w dalszym ciągu pomaga. Ale dlaczego? Dlaczego? A cóż może altruistka robić? Tylko rezygnować z tego, co mi jest niepotrzebne. A darować komuś, komu się przyda.